Siema, z tej strony Tritsus i witam was w kolejnym odcinku na hali, gdzie codziennie o 18 pojawiają się filmy i ze mną jest Wiktor oraz JJ. W dzisiejszym odcinku każdy z nas dostanie rzecz, którą będzie musiał zużyć w całości. Komu się uda, zdobywa punkta. A kto z was zostawi teraz łapkę w górę i subskrypcję, zdobywa 100 punktów i wygrywa ten odcinek od razu. A my teraz w takim razie czekamy, aż Zipek da nam pierwszą z rzeczy do zużycia. Co to jest? Nie, fuuu! O nie! Jest to ode mnie. Łukasz się nie może kąpać, on ma takie zalecenia, mordo, od dzieciństwa. Nie! Jest napisane sport. Fu! A. Ja nie dotykam takich. Czy ty chcesz, żeby on schudł od tego? Ale to niewiele da. Ale to śmie... Jak? Zjecka, jak z kibla. Nie, no ładnie pachnie. Dobra, panowie, zaczynamy. A, to pierwszy. A, no to dobrze. Dostaję punkty. O! Wiktor! O fu, jakie mydełko! Ale zobacz! Co jest, Łukasz? On ma chyba dobry sposób. Stary, zobacz! Musisz to wyciągnąć teraz, rozmarowy wujek. Ej, to też jest dobre! Ale zdaje mi się, że Łukasz ma najlepszy. Ej, a to jest na pewno zdrowe? Nie, nie jest. Nie powinniśmy się chyba tym tak smarować, nie? Ja robię do cholery jasnej ze swojej... Patrz na moją rękę! Wiktor! Jesteś zdyskwalifikowany! Nieprawda, zobacz! Wiktor, przegrałeś ten challenge! Ja biorę swoje, uwaga, bo mi upadło, więc pokazuję... Łukasz, twoje części są na całej ziemi tam! Nieprawda! Łukasz, prawda! Znaczy, Wiktor, równie dobrze, możesz już iść do domu, wiesz? Złota metoda wikingów. Ej, ale ja psuję teraz naszą halę. No, trochę tak. Ale przynajmniej zdobędę punkta, nie? To jest końcówka. I jeszcze zbiorę, żeby było fair. Ja zbieram cały czas, zobacz. I jak coś, to z podłogi, zobacz pod mój stół. Nie ma nic na podłodze, żeby nie było. Trzeba nawoskować trochę nasz stolik odcinkowy. Tak, to jest Wiktora. Uwaga. Już biorę. Koniec? Co? Koniec. Mogę zebrać jeszcze te trzy kawałki, jak chcecie. Wsmarowałem w ręce wszystko. Nie da się tego bardziej wykręcić? Nie. Ej, zobacz, to jest plastik, to nie jest część. No to jest takie, o, jeżeli chcesz to... No. To jest stary, to jest plastik. Nie? Tak, to jest plastik. Wiktor, ale ty... Ale patrz na Wiktora tu, ile zostało. Co jest z nim? Czemu on się cały tym nasmarował? Ale jesteś... zobacz, pokaż się. Zeszło. O! Co to ma być? Mi się udało ja też już całe przynajmniej, więc... Gdzie Ernest? To nie jest moje! To wszystko to nie jest moje! To nie jest moje też. Jak? A to? No to nie jest to moje. Dookoła? To, to. Nie, ale... no, trzeba być sukcesywnym fair typem. Czuję się bardzo mokry. Śliski, jeszcze piątkę. Zipek, jak oceniasz punktację? No, Łukasz był pierwszy, ty byłeś drugi. Teraz był trzeci. No naprawdę? Ale... ale ty nie zużyłeś całego! No jak nie? Jak dla mnie to jest zużyte. Za drugie miejsce! O oh yeah! Oooo! Ale w twarz poleciało! To nie schodzi w ogóle, trzeba mydłem. Ja polecam, Wiktor, teraz mydło wykorzystać. Ja idę po papier. No, nie da się tego umyć. Poproszę o miskę z wodą. Jeszcze gorzej! To się zmiksowało ze sobą. O kur... patrz. Ej, serio, coraz gorzej jest. Nie, no jeszcze. Ja to próbuję domyć z biura, to jest gorsze. Wy tam możecie być uwaleni, ale nie nasza hala. W tym challenge'u nie nagrał nam się dźwięk. Dzięki, Zipek. Aczkolwiek najważniejszy jest efekt końcowy, który zresztą zobaczycie sami. Dobra, chłopaki, to kto wygrał? Jak wy wyglądacie, o nie... Łukasz! Wyglądacie jak świry najgorsze na świecie! Ja ej, mamy Rambo Jokera? Ej, w sumie nice! Który ja jest Rambo? Nice. Ale zobacz, jak ładnie wygląda. Ej, dobra, czy wszyscy wykorzystali na pewno? No, tak, tak. I ja byłem pierwszy na 100%. Jest pewien problem, bo sprawdzałem na kamerze. No. No i kto wygrał? Nie wiadomo. Jak to nie wiadomo? Czyli mamy remis w tym challenge'u? Remis jest? Może widzowie niech ocenią w komentarzach, to będzie najłatwiejsze. Ale każdy z nas tak samo się postarał w sumie, żeby to wygrać, więc byłoby też to sprawiedliwe. Ja bym to ocenił. No dobra. Każdy się tak samo postarał, ja siebie nie widzę, ale patrząc na was to jest trochę. Napiszcie, który z nas najlepiej zużył szminkę i zasługuje na zwycięstwo w tym konkretnym challenge'u. Musicie. Zipek, co jest następne, bo ja nie wiem. Nie wiem co teraz. Co się może jeszcze stać? Jesteśmy w dezodorancie, w szmince. Co teraz na nas? No, ale ładnie pachniemy. Ej, dlatego kobiety tak ładnie. A, jest. No tak, jesteśmy prawdziwymi artystami, panowie! Czyli teraz pora na malowanie farbkami. I my mamy to niby zużyć wszystko jednym pędzlem. Przecież to jest niemożliwe, Zipek. I czy czas już startuje? Okej, okay, czyli czas start. Ej, to nic nie daje. O, ale jak ładnie maluję, zobacz. Rysujemy dom. Ej, jakie fajne linie są. Uuu. Jak wy wyglądacie? Jak? Jak artyści. Mówisz na jebie. Ej, a czy musimy to robić pędzlem, Ernest? Zróbmy może bez, bez nie, pędzla. Nie, maluj! Maluj, Wiktor! Nie ma ułatwiania. O, mam. Patrz jak dobrze to idzie i jak ładnie w ogóle. Ale zobacz jakie w ogóle chmury malujemy we dwójkę. No. I ty i ja. Co ja napisałem? Nawet patrz, tak patrz. Nie idzie. Subsy. 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 Maluj.
To będzie moje największe dzieło malarskie, ponieważ będzie ono pierwszym dziełem malarskim zarazem. Mhm. Tak formatowym, prawda? Nie liczę prac na plastyka. A czemu nie robicie palcami? Bo nie można. Można? A można? Wszystkim można, trzeba po prostu wykorzystać. Opsa lala! To nic nie da. Właśnie, wyskrobać całą. Tak. Też próbuję. Kurde! Ja też chcę, no. Ej, co jest? Cały czas ta jedna. Ta sobie radzi. Nie, w życiu. O, słońce. Ja pierdzielę. Masz to? No to stary powoli. No i tyle, poczekaj, wsadzę do wody jeszcze. To nic nie dało. Chłopaki, nie wyciągajcie nawet tego. To nic nie daje. Smarowanie w to. A zmoczyłeś to? Tak. Nic nie dało. Wsadziłem do wody, zobacz. I teraz? I prawie nic nie zeszło. Nic. O kurde, wpadło mi do środka. Ale będziecie uwaleni. Sam będziesz zipek. Ernest, to nic nie daje, to jest kamień. No, trochę was czeka. Jest jedna technika, tylko moczysz całą rękę i walisz z farbą. A to patrz, ci weszło tej zmniejsza farby? Się, zmniejsza, tak. Że w ten sposób to się uda zrobić na przykład. One wszystkie tutaj będą, trochę się rozpuszczają, bo widać, że się woda barwi. To jest chyba najmądrzejsza technika ze wszystkich. O kurde. No masz nożyk? No wziąłem sobie. Kurde. Coś czuję, że ta będzie dobrze malować. Czyli namalowane. Czyli to no. Było niemożliwe, Sipek. Było zrobienia. Możliwe, trzeba było to robić 7 godzin. 7 nie da, ja według mnie 2 doby. No, więcej niż 7. Dwie doby. Według mnie miesiąc. Dobra, ostatni challenge? Lećmy. Dobra, Sipek, wiesz co, jakoś jest nam bardzo nudno po prostu i chcielibyśmy jeszcze coś porobić, więc... O, kredki! Który chce jakiś całe kolor? Szczęście. Patrząc po Łukaszu, to chyba czerwony. Aha. Dlaczego czerwony? A, okej. Okay. Patrząc po Wiktorze, no to chyba taki czarny. O, spoko, spoko. A to też można tam? A ja wezmę zieloniutki, mordeczki. Bo ale po prostu. Mamy jakieś kartki? Mhm, już wam przynoszę. To co, kto pierwszy? Tak, każdy ma swoją kartkę, każdy ma swoją kredkę i kto pierwszy ją wypisze. Dawajcie, lecimy. Ja wiem, co on robi. Ja wiem, co on robi. Wiktor, od razu zaczynasz na poziomie dla łatwizna. Ale nie wychodzi. Staram się nie wychodzić poza linię, ale moim challenge'em jest zapisanie całej kartki. Czy to się zmywa? Zmywa się. Dobra, najpierw rysujemy trawę, mając naszą kredkę, a potem dorysujemy jeszcze więcej trawy. Dzisiaj rysuję trawnik. A ja, cudowny wschód słońca, razem z rodziną na spacerze jesteśmy, jak widzicie. Sorry, to wcale nie pomogło, że ją tak złamałem, tak? Ona nic się nie zużyła, a no, całą kartkę żeśmy. O no, bez kitu z tym się zupełnie nic nie dzieje. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Okej, to idzie jednak. Ale bardzo wolno. Bardzo wolno. Bardzo dużo do skrócenia kredki. Czy my musimy to wykorzystać? Stary. No gdzie? Ej, nieźle. Na ścianie? Nie. Nie, nie, na kartonach. No wrzucie na kartonach. A co on robi? Czemu tak? Cześć do mikrofali, słyszysz? To jest szorstkie, więc jak idziesz poprzek, to więcej się zużywa kredki. Też was ręce już bolą? Trochę. Trochę to mało powiedziane. To jest moja kredka, która została. Tyle. Z całości, poważnie. Może i nie wygram, ale przynajmniej namaluję ładny trawnik. Patrz, już tyle. To jest tyle z kredki, zostało tyle. Pokazywałem przed chwilą. Łukasz to wygra. O kurde! Dobra, ja mam w dwóch częściach już. No bo ja muszę tą rodzinę narysować na zachodzie słońca. Też cię tak ręka boli? Co? Ja już nie mam siły. Nigdy nie wykorzystałem ołówka w swoim życiu, powiem wam szczerze, a wy? Całego, że temperując, całego. Zawsze się łamał. Dzięki chłopaki, że kooperujecie ze mną i gadamy na wspólny temat. Stary, masakra, to jest tak gorące. Chyba mam nową technikę. Ale jak masz, ile kredki? Stary, ta kredka tyle. Powoli wie całego. A jest, jaka jest normalna kredka? Tego, o nie! No tyle, ale to a może to i lepiej? Może dwie naraz. Ale ja już nie mam siły w ręce, stary, to jest porąbane, to jest ciężkie. Dobra, tyle mi pozostało do końca, to. Ej, ale jak to jest możliwe? Jestem tu tak samo... No spójrz na jak... to! No spójrz a na moje... Tyle kredki. Ale spójrz na twoje czarne, ile ja czerwonego już musiałem wyrysować. Jak po syranie. Łukasz już kończy, czy co? Tak, no bo dlatego, że to jest szorstkie. I wal długie łuki, mniej marnujesz energii, ale pozostaje mniej kredki do zużycia. Ej, powiem wam, że to jest jeszcze gorsze niż te farby, bo to w ogóle nic nie schodzi. A jest tak gorące, jak tak machasz, może się normalnie poparzyć. Ja pierdzielę, ja nie jestem w stanie złapać już tego po prostu. Ale artyści tak już mają, ci największy. Nie podoba mi się w ogóle to. No nie no! Jak to jest możliwe? Ale za... w sensie skurcz mnie tu złapał. Aż. Łukasz, a normalnie... nie byłoby lepiej teraz na kartce? Wyrysować to do końca? No. Przedajemy te obrazy potem
dajemy widzom na konkurs po prostu. Jak zostawicie 50 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to wam oddamy za darmo. Ała! Tyle. O, to zostało jeszcze. Ale to już jest ciężkie, serio. Ej, pierwszy raz uznaję, że malowanie to sport, bo się spociłem przy tym. Czemu wszystko szło łatwo przez pierwsze części? Ona się musiała jakoś kruszyć chyba, a na końcu trwa to godzinę. Stary, końcówkę ja już od pół godziny robię. Dobra, wracam na kartkę. Ja wracam na kartkę. Nic na kartce nie ubywa, nic. Pani zawsze mówiła, że mamy tło do kolorowania. O kurde, a gdzie to jest? Jest, tutaj. Jezu, zobaczcie ile zostało. To jest... No nie, weź se jajnie. Tu jest. Nie. A to jest tak, no uważaj, bo to jest tak małe. W sensie to jest, stary, mniejsze 10 razy niż było. To jest już praktycznie koniec, tylko chciałem to pokazać. Chłopaki, macie czas, bo zgubiłem swoje. Ej, dobra, no to jest zło. To jest zło wcielone akurat. Żeby tak się wydarzyło. Dobra, Łukasz, nie szukaj. Już wygrałeś i tak. Wygrałeś. Było mniejsze było widać na filmie. Od 1/10 paznokcia, więc styka. No. Ernest, no to wygrałeś, a wychodźcie, zobaczymy kto. Myślę, że przegrałem, mam dużo więcej. Uwaga. No, wygrałem, jak nic. A niekoniecznie. Tak, przegrałem. Ja też nie. Właściwie to ciężko stwierdzić, bo to jest ten zrobiony. Nie, zobacz, stary. No, ja wygrałem, zielona. Zobacz, jest mniejsza. A, dodajesz ty, dobra. No nic, to ja bez punkta niestety. Zielona mniejsza, no. Więc to jest koniec tego odcinka, widzimy się jutro o godzinie 18:00, tu na tyle, na razie.